ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podsumowali interwencję w letnich miesiącach. Od lipca do września pomogli 225 osobom. 84 razy do akcji podrywał się śmigłowiec TOPR. Wśród ratowanych nieco więcej było kobiet, bo 115. Niestety, góry zabrały 8 osób. 4 zmarły, prawdopodobnie na zawał. 3 osoby upadły z wysokości, jedna zginęła przygnieciona traktorem podczas prac leśnych. Aby nieść pomoc, organizowano 72 wieloosobowe wyprawy ratunkowe i 132 akcje. Łącznie na wyprawach ratownicy TOPR spędzili 1353 godziny, a śmigłowiec wylatał 48 godzin.